Przy okazji sesji Sejmiku Województwa pojawił się dziś temat trzech linii kolejowych, które według doniesień z ostatnich dni mają być zlikwidowane. Chodzi o trasy Opole-Nysa, Opole-Kluczbork i Nysa-Brzeg. Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej domagają się zainteresowania sprawą marszałka. Pan marszałek w trzech interpelacjach mówi, że rozmawiamy i przyjdzie moment, że nam światłowody położymy. Oni teraz może tory z Grodkowa do Nysy i do Brzegu rozbiorą. Stąd wniosek, interpelacja w sprawie. Informacja o likwidacji trzech linii pochodzi od Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych. W tym momencie ze strony czy to PKP PLK, czy też ministerstwa pada taka figura retoryczna jak optymalizacja. Nie, my nie chcemy likwidować, mówią, my chcemy optymalizować. Ale optymalizacja w ich mniemaniu miałaby oznaczać przekazanie tych linii na przykład do samorządów. Że my rozmawiamy w sprawie dofinansowania trakcji, remontów linii. A środki unijne jak kolej wykorzystała na remont trakcji? Musiał premier przerzucić na drogi, bo skandalicznie wykorzystali. A oni chcą teraz od marszałka. Następna spółka kolejowa chce pieniądze od nas. Pod zarządzanie i finansowanie. Tak więc optymalizacja, likwidacja albo pieniądze, bo pilnie potrzeba kasy na remonty. Proszę o większą aktywność, bo żądanie tylko pieniędzy od kolejnej spółki PKP w celu utrzymania tych linii, no jest dla mnie już skandalem. To, że marszałek nie jest właścicielem torów i odpowiada za plany ministerialne. Nie należy histeryzować, nie należy dramatyzować. Rozmowy się toczą, mówi marszałek, a w nowej, przyjętej dziś strategii województwa też mowa o kasie na tory. I widzimy taką potrzebę, by ze środków unijnych właśnie na ten cel fundusze unijne przeznaczyć. Na 14.40 z Wrocławia mamy... A ludzie w Grodkowie na dźwięk słowa likwidacja łapią się za głowy, bo choć połączeń tu mało, o nierentowności nikt nie może powiedzieć. Tak z grodkowskiego punktu widzenia. Są nawet takie dni w tygodniu, kiedy brakuje miejsc siedzących w tych szynobusach, czyli świadczy to o tym, że jednak ta komunikacja kolejowa cieszy się coraz większym powodzeniem. Ograniczone do minimum połączenia wciąż cieszą się powodzeniem. Z kolejowego punktu widzenia to wprost nieprawdopodobne. Dobrego wieczoru Państwu życzę i zapraszam na 21.45. Do zobaczenia. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.